Szczęść Boże, witam was serdecznie. Czy zdarzyło się wam kiedyś zrobić coś głupiego, coś, czego później żałowaliście, tylko dlatego, że byliście w grupie i nie chcieliście głupio wypaść przed innymi? W dzisiejszej Ewangelii słyszymy opowieść o Janie Chrzcicielu i Herodzie. Herod to właśnie po przysiągu córce Herodiady, że daje czego pragnie, ponieważ mu się spodobała? A ona poprosiła o głowę Jana Chrzciciela. Herod niechętnie, ale wykonał, rozk wykonał jej, jej prośbę i dał rozkaz, aby zabić na Chrzciciela i przynieść jego głowę na misie. Czasem i nam właśnie zdarza się, że ulegniemy presji otoczenia. Nasza wspólnota, miejsca, w których żyjemy, są miejscami, gdzie możemy dawać świadectwo, ale są też miejscami, gdzie możemy być antyświadectwem, możemy właśnie ulec presji. Dlatego potrzebujemy, bo dawanie świadectwa jest możliwe tylko dzięki łasce Jezusa Chrystusa. A Pan Jezus obiecuje nam, że kto przyzna się do Niego przed innymi, przed tym i On przyzna się do Niego przed Ojcem, który jest w niebie. To jest możliwe, tak jak mówię, dzięki łasce. Dlatego potrzeba tej napełniania się tej łaski, którą daje nam Jezus Chrystus w Eucharystii. Dziś pierwszy piątek miesiąca, dlatego zachęcam Was, abyście poszli do spowiedzi, abyście dziś przyjęli Komunię Świętą. Jeżeli chodzi o film niespodziankę, no niestety musicie troszkę poczekać, bo zwyczajnie nie mam kiedy teraz nagrać dla Was niespodzianki, ale już niedługo oczekujcie, pojawi się na kanale. Wszystkiego dobrego Wam życzę, dobrego dnia, szczęścia Boże.